16 listopada na Netflix pojawiły się 4 pierwsze odcinki podzielonego na dwie części finałowego już sezonu The Crown. 6 sezon, podobnie zresztą jak poprzednie dwa, powraca w atmosferze skandalu i takiej powszechnej krytyki, opowiadając o wydarzeniach, które na długie lata wstrząsnęły Wielką Brytanią. Wszystkie te kontrowersje łączą się oczywiście z pojawieniem się w serialu księżnej Diany, która zdominowała serial do tej pory raczej jednak poświęcony królowej Elżbiecie II, co zresztą też jest jednym z podnoszonych przez krytyków zarzutów. Ale przecież nie da się opowiedzieć losów brytyjskiej rodziny królewskiej bez historii Karola i Diany, a także jej tragicznego finału. Atmosfera wokół serialu jest dzisiaj na tyle gorąca, że trudno nawet rozmawiać tutaj o nim samym, o jego walorach artystycznych czy walorach rozrywkowych i w ogóle trudno o nim rozmawiać w kategoriach czysto recenzenckich, dlatego nie będzie to tutaj dzisiaj zwykła recenzja, ale raczej próba odpowiedzenia sobie na pytanie, czym jest The Crown i czy taki serial w ogóle powinien był powstać. I tu przy okazji zapraszam Was też do dyskusji, a także ostrzegam, że będą jakieś spoilery, no bo chyba w tym momencie większość z osób, które miały obejrzeć te nowe odcinki, już je obejrzała. Pierwsze 4 odcinki 6 sezonu The Crown w opiniotwórczym brytyjskim Guardianie dostało 1 gwiazdkę na 5. Recenzująca serial Lucy Mangan napisała, że oglądanie ich jest niemal jak doświadczenie bycia poza ciałem, a scenariusz jest tak zły, że nie pomaga mu nawet świetna obsada. Autorka zwraca też uwagę, że finałowy sezon The Crown, serialu Nomen Omen, no jednak o brytyjskiej królowej, zmienił się w show o Dianie, a dekady politycznych, towarzyskich i społecznych gierek i podchodów ograniczono tutaj do telenowelowej narracji o nieszczęśliwej księżniczce. Wtóruje jej Karen James z BBC, zwracając uwagę na oczywistość opisywanych na ekranie wydarzeń, ich fikcyjność i płytkość. To, co kiedyś przynosiło radość, dziś jest już tylko powtarzaniem błędów poprzednich sezonów. Pisze o fabularnych zabiegach showrunnera. Reszta brytyjskich recenzji jest utrzymana w bardzo podobnym tonie. Trudno im się oczywiście dziwić. Brytyjczycy są bardzo personalnie zanurzeni w tych wydarzeniach, dobrze je pamiętają, ale dobrze też wiedzą, jak wyglądają kulisy wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi bohaterami i bohaterkami tego ogromnego dramatu. Inne sprawy są dla nich ważne. Diana zmarła w 97 roku, królowa Elżbieta w 2022. Woleliby pewnie więcej podsumowań, a nie babrania się w wycinku przeszłości, którego mają już pewnie po dziurki w nosie. Brytyjscy widzowie nie kupują też uproszczeń, które dla nas nie muszą być aż tak czytelne. Nic dziwnego, że są na te nowe odcinki The Crown aż tak bardzo, ale to bardzo wkurzeni. Tyle, że The Crown to nie jest serial tylko i wyłącznie dla Brytyjczyków, to jest produkcja śledzona na całym świecie, przede wszystkim dla tych, którzy interesują się tymi najgłośniejszymi wątkami związanymi z Elżbietą, Karolem i Dianą. I to właśnie dostali w formie, która miała, jak sądzę, wywołać adekwatne emocje. Trochę jakby Peter Morgan postanowił wszystkich na siłę uszczęśliwić, nikogo nie oceniając, tylko nadając każdemu bohaterowi rys człowieczeństwa. A że wyszło tandetnie i nadmiernie łzawo, no to już zupełnie inna historia. A skoro przy historii jesteśmy, to patrząc z perspektywy takiego zwykłego widza, który śledzi ten serial z sezonu na sezon, ale się nie doktoryzował z elżbietologii, ani nawet najnowszej historii Wielkiej Brytanii, myślę, że warto się tak w ogóle zastanowić, jaki mamy stosunek do tej produkcji i czego od niej oczekujemy. Czy traktujemy The Crown jako serial historyczno-biograficzny, czy raczej jako fikcję inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami i postaciami? Bo jeśli stawiamy na to pierwsze, to czeka nas oczywiście sromotne rozczarowanie. The Crown od początku było skazane na kontrowersje, biorąc się za historię najnowszą. Trudno się dokonuje historycznych osądów wobec żyjących osób. Trudno też opowiadać wiarygodnie o intymnych przeżyciach żyjących ludzi, którzy swoich wspomnień nie autoryzowali przecież na potrzeby scenariusza. No i w końcu trudno samemu decydować o tym, który wycinek historii jest naprawdę ważny, a który nieistotny, i tę odpowiedzialność wziął na siebie oczywiście Peter Morgan.
Im dalej byliśmy w opowieści o brytyjskiej rodzinie królewskiej, tym te wszystkie paradoksy i niedoskonałości widać było wyraźniej. W pierwszych sezonach jedyne dyskusje, jakie ta bardzo poprawna i pięknie nakręcona przecież opowieść o Elżbiecie II wywoływała, to czy aby nie potraktowano zbyt neutralnie wątków kolonialnych związanych z brytyjskim Commonwealth. Im jednak bliżej było tej najbardziej tragicznej, sensacyjnej i niestety tabloidowej historii, czyli historii właśnie księżnej Diany, tym bardziej jasne stawało się, że pretensje do twórcy serialu będą mieć wszyscy. Royaliści, antyroyaliści, politycy, dziennikarze, historycy, biografowie, no i oczywiście przede wszystkim członkowie rodziny królewskiej, zwłaszcza ci, których upiększone aktorskie wcielenia przechadzają się po ekranie. Ja osobiście The Crown już od bardzo dawna postrzegam jako serial tylko quasi historyczne, nie ma bowiem dla mnie cienia wątpliwości, że wydźwięk wielu sytuacji i różne personalne niuanse między bohaterami są niczym więcej jak myśleniem życzeniowym ze strony scenarzysty. Z tej perspektywy nie dziwię się, że prawdziwe osoby, które znalazły się w pokazywanych w serialu sytuacjach, czują się co najmniej nieswojo. Nie próbuję sobie nawet wyobrazić, jak dziwacznie muszą się czuć na przykład książę Harry i William, których matka po raz kolejny ginie na ekranie. Sam fakt, że ktoś za ich życia zrobił sobie z ich biografii kanwę do napisania swojej własnej wersji rzeczywistości, musi być dla nich nieznośny. Jako ciekawostkę dodam, że na przykład w Polsce taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca, no bo w Polsce mamy po prostu inne prawo. To właśnie dlatego na naszym rynku na przykład powstaje tak mało seriali true crime. Bardzo trudno się przebić przez ograniczenia prawne, a w Wielkiej Brytanii czy USA jest pod tym względem po prostu dużo łatwiej, jak widać. Wracając jednak do samego serialu, kiedy spojrzy się na niego jak na fikcję, wiele rzeczy przestaje nam przeszkadzać. Co więcej, na pierwszy plan wysuwają się wtedy motywy przewodnie całej tej opowieści o koronie brytyjskiej, czyli powinność kontra wolna wola, emocje kontra obsesja wizerunku, ambicje kontra konformizm dla wyższego dobra. Bohaterowie tego dramatu to są ludzie głęboko nieszczęśliwi zazwyczaj, pozbawieni zdrowych relacji emocjonalnych i nadziei, że spotka ich happy end, ale w istocie poszukujący też bardzo prostych rozwiązań dla swoich bardzo dziwacznych ograniczeń. Niektóre z tych wątków mogą wręcz się wydawać naiwne, na co zwracają uwagę właśnie brytyjscy krytycy, zarzucając nowym odcinkom tą tanią emocjonalność rodem z telenoweli i trudno im odmówić racji, bo ta faktycznie jest. Peter Morgan swoją opowieść o tragicznej śmierci księżnej Diany rozpisał tutaj na bardzo emocjonalnych nutach, uczłowieczając reakcję wszystkich postaci tego dramatu. Miało być ładniej wzruszająco, wyszło ładniej wzruszająco, ale chyba aż nazbyt. Dominująca ekran księżna Diana jest aż przesadnie wrażliwa i perfekcyjna, towarzyszący jej Dodi aż nazbyt niezdecydowany i zagubiony pomiędzy swoimi własnymi emocjami a ambicjami ojca. Zbieżność okoliczności, intencjonalne manipulacje, które prowadzą nieuchronnie do katastrofy, aż nazbyt są baśniowe, jakby zła czarownica w osobie Muhammada Al-Fayeda w zespół z armią miał agresywnych paparazzi, dbała na życie niewinnej Diany od samego początku. Nowe odcinki są wykalkulowane, żeby wycisnąć z widzów jak najwięcej łez. Mamy tutaj przeciągające się pożegnania, nawarstwiające się sytuacje, które są wypadkową ambicji kilku osób oraz wiele tkliwych scen, jakby scenarzyści postanowili wszystkich ze wszystkimi pogodzić, zanim dojdzie do najgorszego. A potem pojawia się duch Diany, który jako zabieg jest jednym z najbardziej tandetnych, jakie można w ogóle zobaczyć w kinie. Ja wiem, że Morgan tłumaczył, że ten duch Diany jest tutaj takim zabiegiem pokazującym wewnętrzne rozterki bohaterów, tak ich sumienie. Rozumiem, chociaż wciąż uważam, że jest to dosyć cringe'owe rozwiązanie i można było pewnie zrobić inaczej, zwłaszcza, że zachowania członków rodziny królewskiej po śmierci księżnej Wali wydają się aż przesadnie poprawne i ludzkie. Nagle wszyscy żałują, wszyscy cierpią, rozpaczają, włączając z królową, która o swoich prawdziwych uczuciach już na
nam raczej nie opowie, bo nie żyje, a zresztą i tak by nam pewnie nie opowiedziała, bo o takich rzeczach nie mówiła. Tym bardziej nie rozumiem po prostu skąd te wszystkie wizje Petera Morgana na temat przeżyć emocjonalnych rodu Windsorów. A skoro już przy królowej Elżbiecie jesteśmy, to myślę sobie, że w sumie zgadzam się troszkę z recenzentką Guardiana. Rok po śmierci królowej Elżbiety dostaliśmy Diana Show, które mocno przyćmiło pozostałe wątki bohaterów. W grudniu premiera pozostałych 6 odcinków, więc jest jeszcze szansa, że bez Diany serial wróci do opowieści o Elżbiecie. O ile oczywiście nie będzie ona regularnie nawiedzana przez ducha swojej synowej, czego sobie i Wam życzę. I to tyle, jeśli chodzi o naszą ocenę 4 pierwszych odcinków 6 finałowego sezonu The Crown. On nie jest zły, tak obiektywnie rzecz biorąc, ale bardzo trudno się go ocenia, bo naprawdę wszystko zależy od tego, jak go odbieramy, czego od niego oczekujemy i jak go interpretujemy, bo jako dzieło biograficzno-historyczne naprawdę nie sprawdza się wcale. Sprawdza się jako rozrywka, jest ładnie skonstruowany. O tym jeszcze nie powiedziałam i muszę dodać, że bardzo podoba mi się na przykład klamra między pierwszym a trzecim odcinkiem tego 6 sezonu. Podoba mi się odcinek o 2 fotografach, no ale to nie wystarczy, żeby unieść ambicje Petera Morgana, bo wydaje mi się, że one były naprawdę ogromne. Ciekawa jestem, powtarzam, co sądzicie, czy Wam się podobało. Jak mówiłam, głosy są bardzo podzielone, więc koniecznie piszcie w komentarzach i pewnie myślę, że wszyscy będziemy czekać na tych 6 finałowych odcinków, bo nie sądzę, że są takie osoby, które w tym momencie już tak mają dosyć, że porzucają ten serial. Pewnie wszyscy dobrniemy do końca. Jeśli się podobała ta dzisiejsza recenzja, to koniecznie dajcie lajka, subujcie nasz kanał. Oczywiście Was też przekierowuję na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Facebooka i co my tam jeszcze mamy? A ja mam Twittera i na mojego Twittera czasami tam się pojawiają jakieś rzeczy, więc tam Was bardzo serdecznie zapraszam.